Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Nazywam się Alan Finger. Uczę jogi od ponad 38 lat. Jestem twórcą szkoły jogi. Najlepsi z moich instruktorów prezentują ćwiczenia jogi odpowiednie dla wszystkich poziomów zaawansowania. W dzisiejszym programie instruktor jogi Douglas Stewart zademonstruje tajniki prawidłowego rozciągania się. Poznacie nowe oblicze znanych Wam pozycji. Zaczynamy. Zróbcie sobie trochę miejsca i przygotujcie się do ćwiczeń, które mogą odmienić Wasze życie. Szkoła jogi. Witajcie w Szkole Jogi. Nazywam się Douglas, towarzyszy mi doświadczona instruktorka Suzanne. Jesteśmy w Grand Lido Sans Souci na przepięknej Jamajce. W jodze często stosujemy zasadę przeciwstawności. Oddalamy dwa punkty ciała od siebie, aby się dobrze rozciągnąć. Dzisiaj wykorzystamy tę technikę, aby udoskonalić nasze ćwiczenia. Zaczynamy. Prostujemy nogi przed sobą. Stopy stykają się, a palce są ściągnięte do tyłu. Oto pierwszy przykład stosowania naszej zasady. Czujemy, jak rozciągają się tylne części nóg. Przypomina to wciskanie pedałów samochodowych. Kładziemy dłonie na ziemi, przy biodrach i ściągamy łopatki. Zauważmy, że kość ogonowa przesuwa się do tyłu, w przeciwnym kierunku do ruchu pięt i palców stopy. Rozciągamy tylną część nóg. Dwa punkty oddalają się od siebie. Pokażę Wam kolejne parę punktów. Siedzimy na pośladkach, a głowę unosimy do góry, rozciągając w ten sposób kręgosłup. Jeśli nie możecie wyprostować pleców, możecie ugiąć kolana. Siedzicie wygodnie i maksymalnie prostujecie kręgosłup. To znakomita ilustracja zasady przeciwności. Stawiamy stopy na ziemi. Powoli kładziemy się na kręgosłupie. Przyciągamy kolana do brzucha. I przenosimy ramiona za głowę, dotykając ziemi wierzchami dłoni. Prostujemy nogi, wyciągając je do góry. Ściągamy palce nóg, ponownie stosując zasadę przeciwstawności. Wkrótce stanie się ona naszym nawykiem. Nogi są skierowane ku niebu. Wykonując wdech, opuszczamy prawą nogę na ziemię, oddalając ją od palców rąk. Wykonując wdech, unosimy nogę i wypuszczając powietrze, opuszczamy drugą nogę na ziemię, po czym wypuszczając powietrze, podnosimy ją do góry. Opuszczamy pierwszą nogę, wykonujemy wydech i podnosimy ją. Wdech, opuszczenie, wydech, uniesienie. Przyciągamy kolana do brzucha i stawiamy stopy płasko na macie. Przekręcamy się na bok i siadamy. Opieramy się na dłoniach, zwracając palce rąk w kierunku stóp. Opieramy się na dłoniach i unosimy biodra. Czujemy, że biodra mają tendencję do opadania, podobnie jak ramiona. Dlatego unosimy biodra, a kolana ustawiamy pod kątem 90 stopni. Głowę odchylamy do tyłu.
Możemy też wyciągnąć prawą nogę przed siebie, a po chwili drugą. Wyrównujemy oddech. W tej pozycji czujemy, że palce stóp oddalają się od czubka głowy. Wykonujemy wdech, a wypuszczając powietrze, powracamy do pozycji siedzącej. Przyciągamy pięty do pośladków i rozkładamy kolana na boki. Rozchylamy pośladki. I rozkładamy ramiona na boki, muskając matę palcami. Wykonując wdech, unosimy prawą rękę do góry. Wypuszczając powietrze, przenosimy ją w bok, ponad głową. Przenosząc rękę, nie odrywamy prawego kolana od maty. Rozciągamy prawy bok. Wykonujemy wdech, a wypuszczając powietrze, opuszczamy ramię. Teraz z drugiej strony. Wdech i uniesienie ramienia. Wydech i przeniesienie ręki nad głowę. Rozciągamy boki, pamiętamy, aby kolano spoczywało na macie. Robimy wdech i prostujemy ramię, wypuszczając powietrze, opuszczamy rękę. Przenosimy dłonie przed siebie, ściągamy łopatki i wykonując wdech pochylamy się, przechodząc do klęku podpartego lub robimy to w inny sposób. Rozstawiamy dłonie na szerokość ramion. Rozkładamy palce rąk. Kolana są w linii bioder. Podkulamy stopy. Wykonując wdech, wypinamy piersi, wyprężamy kręgosłup. Wypuszczając powietrze, ustawiamy kręgosłup równolegle do podłoża. Bierzemy oddech i wysuwamy prawą nogę do tyłu, opierając się na palcach stopy. Zgodnie z naszą zasadą, głowa oddala się od czubków palców. Robimy wdech i wypuszczając powietrze, cofamy drugą nogę. Pozycja ta znakomicie wzmacnia ciało. Również teraz stosujemy zasadę przeciwstawności, gdyż głowa oddala się od cofanych do tyłu pięt. Ciało musi być naprężone. Oddalamy od siebie dwa wybrane punkty. Wykonujemy wdech i wypuszczając powietrze, przechodzimy do pochylonej pozycji psa. Biodra są wysoko uniesione. Opuszczamy pięty ku ziemi, jednocześnie unosząc biodra. To znakomite ćwiczenie, rozciągające tylne części nóg. Biodra są uniesione, a palcami dłoni sięgamy przed siebie. Głowę chowamy w ramionach, rozluźniając naprężenie w karku. Postawę tę uzupełnia regularny oddech. Wykonując wdech, spoglądamy przed siebie i wypuszczając powietrze, podchodzimy, stając między dłońmi. Kolana zgięte. Jeśli jesteśmy bardzo rozciągnięci, możemy cofnąć palce za linię pięt. Brzuch przylega do ud, a głowa jest naprzeciwko goleni. Dociskamy dłonie do maty i unosimy biodra do góry. Jeśli jesteśmy mniej rozciągnięci, możemy położyć ręce na kolanach, jednocześnie unosząc biodra do góry. Wykonując wdech, wspinamy się na palce dłoni, wypuszczając powietrze, ponownie opadamy. Joga jest jednością umysłu, ciała i ducha. Kontynuując, wykonujemy krok do tyłu i opieramy wewnętrzną krawędź tylnej stopy na macie. Przednia stopa solidnie opiera się na ziemi. Nasze nogi tworzą charakterystyczny łuk. Przednie kolano przenosimy idealnie nad kostkę. Poczujemy, jak punkty na obu nogach oddalają się od siebie. Przenosimy ręce na biodra, utrzymując pozycję pionową. Uważamy, aby biodra nie były za bardzo wysunięte do tyłu lub do przodu. Kręgosłup musi być idealnie wyprostowany.
nice middle ground there as the tailbone drops directly down toward the floor. And in opposition to that, the crown of your head is moving up toward your ceiling. Czubek naszej głowy unosi się do góry. Obracamy tułów w bok i rozluźniając barki unosimy ramiona z boku do góry. Palce jednej ręki są skierowane do przodu, a drugiej do tyłu. W tej pozycji niejako promieniujemy we wszystkich kierunkach. Do góry, do dołu i na boki. Pamiętajmy o równomiernym oddychaniu. Choć to z pozoru statyczna pozycja, cały czas poruszamy się i rozciągamy. Oddychamy. Bierzemy wdech i wypuszczając powietrze składamy dłonie przed sobą. Wykonujemy wdech, a przy wydechu podciągamy cofniętą do tyłu nogę. Stopy razem, podobnie kolana. Uginamy kolana, tworząc krzesełko. Kierujemy czubki palców do dołu. Zwykle pozycja ta służy wzmocnieniu nóg, ale spróbujmy zastosować tu naszą zasadę rozciągania się. Barki mają tendencję do opadania, dlatego ściągamy je do tyłu, oddalając je od czubków palców. Oddychamy. Kość ogonowa cofa się do tyłu, a kolana zbliżają się do podłogi. Wykonujemy wdech i wydech. Wykonując wdech, składamy ręce przed sobą. Wypuszczając powietrze, powtarzamy ćwiczenie z drugiej strony. Wykonujemy krok do tyłu. Stajemy wygodnie i opieramy wewnętrzną krawędź tylnej nogi na macie. Ciężar ciała spoczywa na prawej nodze, a obie nogi tworzą łuk. Teraz przesuwamy kolano do przodu, ustawiając je dokładnie nad kostką. Opieramy dłonie na biodrach, które są ustawione równo. Nie mogą za bardzo wystawać do tyłu ani do przodu. Kręgosłup opada w kierunku ziemi jak odważnik. Jednocześnie czubek naszej głowy przesuwa się do góry. Rozluźniamy barki i podnosimy ramiona po bokach. Palce dłoni są skierowane w przeciwnych kierunkach. Wykonujemy dwa oddechy. Opuszczamy barki do dołu. Wdech. Wypuszczając powietrze, składamy ręce przed sobą. Wykonujemy wdech i wypuszczając powietrze, dociągamy cofniętą do tyłu stopę. Stopy razem, podobnie kolana. Kierujemy palce złożonych dłoni ku ziemi i ściągamy łopatki. To jest krzesełko, najczęściej uważane za ćwiczenie siłowe, ale jeśli zastosujemy zasadę przeciwności, możemy je wzbogacić. Oddychając unosimy ręce przed siebie. Robimy to powoli. Niektórzy będą mogli podnieść ręce tylko na wysokość głowy, inni mogą naśladować Susan, która ściskając dłonie unosi ramiona ku niebu. Robimy wdech i prostujemy się na nogach, a wypuszczając powietrze wykonujemy głęboki skłon. Pewnie opieramy się na piętach, unosząc biodra jak najwyżej. Rozciągamy w ten sposób tylną część nóg, maksymalnie wykorzystując zalety tej pozycji. Swobodnie opuszczamy głowę. Wciągając powietrze, unosimy się na czubkach palców dłoni, a robiąc wydech, opadamy do poprzedniej pozycji. Rozkładamy ramiona na boki, unosimy tułów i prostujemy ciało, przenosząc ramiona ponad głową. Palce dłoni kierujemy ku niebu, a wykonując wydech, opuszczamy ręce wzdłuż ciała i składamy je przed sobą. Siadamy na macie z rozłożonymi nogami. Zaczynamy ze zgiętymi kolanami, rozchylając pośladki. Naciskamy podłoże piętami. Czujemy, że kolana przemieszczają się w przeciwnym kierunku niż kość ogonowa.
Kładziemy prawe przedramię na macie i unosimy lewą rękę ku niebu. Robimy wdech i wypuszczając powietrze, przenosimy ramię nad głowę, przechylając również tułów. Biodro ma tendencję do unoszenia się, ale panujemy nad tym, aby ruch pośladka był przeciwny do ruchu palców dłoni. Bardziej rozciągnięte osoby mogą jeszcze dalej przenieść lewe ramię, a nawet podłożyć prawą rękę pod lewe udo. Wykonujemy wdech i wypuszczając powietrze, opuszczamy ramię. Teraz z drugiej strony. Wykonujemy wdech, unosząc ramię. Wypuszczając powietrze, przenosimy ramię nad głowę, pochylając też tułów. Zauważmy, że Susan doskonale wykonuje to ćwiczenie. Pięty są skierowane na zewnątrz, a spodnia część nóg spoczywa na macie. Możemy położyć lewą rękę pod prawe udo, jeszcze bardziej utrudniając ćwiczenie. Nie przejmujcie się zgiętymi kolanami i niemal wyprostowanym tułowiem. Wykonując wdech, prostujemy kręgosłup, wypuszczając powietrze, opuszczamy rękę, palce dłoni stawiamy przed sobą. Ściągamy łopatki do tyłu, bierzemy oddech i wypuszczając powietrze, wędrujemy palcami po ziemi, pochylając tułów. Kość ogonowa przesuwa się do tyłu, a czubek głowy oddala się od niej do przodu. Możecie mieć zgięte kolana. Pozycje jogi są odzwierciedleniem natury, dają radość z każdego treningu i stanowią inspirację. Sprawdźcie to w czasie spaceru. Nazywam się Douglas, a to Susan. Stosujemy dziś zasadę przeciwstawności, aby się lepiej rozciągać. Wyciągnijmy teraz nogi przed sobą. Stopy stykają się, palce są ściągnięte do tyłu. Rozkładamy pośladki, wygodnie siadając na macie. Naciskamy piętami podłoże, jednocześnie cofając do tyłu kość ogonową. Ustawiamy dłonie na ziemi przy biodrach, rozluźniamy barki i wyprężamy klatkę piersiową. Kość ogonowa wbija się w podłoże, a czubek głowy unosi się ku niebu. Wykonujemy wdech i wypuszczając powietrze wędrujemy palcami do przodu, pochylając tułów. Możemy ugiąć kolana. Przyciskamy brzuch do ud. Kość ogonowa cofa się do tyłu, a wierzchołek głowy do przodu. Te dwa punkty oddalają się od siebie. Oddychamy. Wykonując wdech, podnosimy tułów i przyciągamy stopy do pośladków. Opieramy wierzch rąk na kolanach, łącząc palce wskazujące z kciukami. Rozluźniamy mięśnie. Czujemy zmęczenie po treningu. Wyrównujemy oddech. Poznaliśmy dziś zasadę przeciwstawności, oddalając od siebie rozmaite pary punktów naszego ciała. To bardzo ważna technika i chciałbym poprawiając jego jakość. Dziękuję Wam za udział w programie Szkoła Jogi. Nazywam się Douglas. Do zobaczenia w następnym odcinku. Niech pokój będzie z Wami. Opracowanie wersji polskiej Synthesis Media. Tekst Dariusz Makulski, czytała Jolanta Niewiadomska.